Witam. Dzisiaj omówię, jak samodzielnie wykonać beton konstrukcyjny B25. Bardzo dużo szukałem informacji na temat właśnie tego betonu, bo taki chciałem zastosować do nadproży i do wylania słupa. Znalazłem wiele różnych proporcji, zarówno w internecie, jak i też te usłyszane od znajomych. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że nie wyleję takiej jakości betonu, jaki jest wykonywany w betoniarni, ale chciałem wykonać beton B25 o jak najlepszych parametrach. Zacznijmy może od tego, jakich składników będziemy potrzebować do wykonania betonu B25. Przede wszystkim będziemy potrzebować dobrego cementu o znaczeniu 42,5. Zwróćcie uwagę na to, że przeważnie w marketach są te cementy troszeczkę słabsze, cementy z oznaczeniem 32,5. Jeżeli chcecie mieć naprawdę dobry beton, warto jednak poszukać tego lepszego cementu. Następnie będziemy na pewno potrzebować żwir płukany, piasek płukany, wodę i plastyfikator. Nie jest on konieczny, aczkolwiek znacznie ułatwia pracę z betonem. Jest on bardziej plastyczny i łatwiej się go wyrabia. Tutaj z takich ciekawostek ktoś mi podpowiadał, że zamiast plastyfikatora można zastosować zwykły płyn do mycia naczyń Ludwik. Niestety nie odważyłem się na próbę z Ludwikiem i zastosowałem plastyfikator, który kupiłem w sklepie budowlanym. A teraz sedno sprawy, czyli proporcje. Tak jak już wcześniej wspomniałem, miałem problem z ustaleniem idealnego przepisu na beton B25. Z pomocą oczywiście przyszedł internet. Na jednej ze stron betoniarni znalazłem proporcje na wykonanie przemysłowe betonu B25, czyli składników w ilościach przemysłowych. Tak jak tu widzicie, ilości są ogromne. 300 kg cementu, 1000 kg żwiru, 540 kg piasku i 145 litrów wody. Mając te dane, łatwo było obliczyć proporcje, które wystarczyły na wykonanie jednej całej betoniarki z jednego worka cementu o masie 20 kg. Pozostałe składniki należało już tylko wyliczyć z proporcji, czyli żwir 66 kg, piasek 36 kg, no i woda 9,6 litra. Ilość dodanego plastyfikatora zgodnie z instrukcją producenta. Te składniki, które podałem, wystarczą na zasypanie jednej całej 100-litrowej betoniarki. Dlaczego zdecydowałem się robić samodzielnie beton? Otóż tylko i wyłącznie ze względów finansowych. Kupno gotowej mieszanki, która jest z oznaczeniem B25, kosztuje naprawdę krocie w porównaniu do tego, ile wydałem na cement, piasek i żwir. Ponadto zamawianie gotowej zaprawy już w betoniarni jest ekonomicznie nieopłacalne przy niewielkich ilościach, gdyż dużą część kosztów pochłania transport, a ponadto nie każda betoniarnia chce sprzedawać beton w niewielkich ilościach. W kwestii piasku i żwiru, który wykorzystuję do wykonania betonu B25, mamy tutaj piasek płukany, żwir tak samo płukany. Zobaczcie, jaka jest tego konsystencja. Tak wygląda piach. No i żwir w zbliżeniu. Coś takiego. Moim zdaniem jest to najlepsza tutaj możliwa mieszanka, jaką można zrobić samodzielnie. Także betoniarka, cement i ogień. Do tego plastyfikator, żeby łatwiej to się później wyrabiało, łatwiej później wibrowało, układało. Także no i zobaczcie, betoniarka tą, którą posiadam, jest to betoniarka 100-litrowa. Nie jest to jakaś ekstra nowość, stara. 230 V zasilanie, także można podłączyć pod każde gniazdko. I powiem wam, co ciekawe, te proporcje, przepis, który ja stosuję, akurat wystarcza na jedną pełną betoniarę, na to, żeby wykonać pełną gruchę, wyrobić to i przystąpić do kolejnego mieszania.